Zaczynamy DNA Rynków, czyli program o tym, co istotne dla giełd, gospodarek i dla Twoich pieniędzy w ciągu kilkunastu najbliższych minut. Dowiesz się, co wydarzyło się na rynkach, a także co wydarzyło się w polskiej polityce i co ma związek z polskim rynkiem. Ale oprócz tego dowiesz się też, co wydarzy się na rynkach dokładnie w tym tygodniu. Najważniejsze dane notowania, analizy, wszystko to w tym programie, czyli w DNA Rynków. Ja nazywam się Paweł Czymcyk i zapraszam na kilkanaście najbliższych minut z giełdami i gospodarkami. Ale DNA Rynków to oczywiście nie tylko dane i notowania, to również aktywni widzowie, a więc ta część aktywnych widzów w drugiej części programu, gdzie będzie sporo pytań dokładnie od Państwa. Pytań zadanych na stronie dnarynków.com i te pytania najczęściej się powtarzające dokładnie będą w tym programie. Ale ten odcinek DNA Rynków to zanim pytania to wcześniej atmosfera mundialu. Mundial jest oczywiście w Brazylii. Polska drużyna nie gra, ale to nie znaczy, że nie ma piłkarskich emocji. Jest ich bardzo dużo, a konkretnie Marek Belka został złapany na spalonym. O co chodzi z tym spalonym, jak to może wpłynąć na polski rynek i ile na tym można zyskać lub stracić o tym dokładnie w tym odcinku DNA rynków. Bo najpierw spójrzmy jeszcze, ile mogliśmy zarobić lub stracić w ostatnim tygodniu, czyli jak zareagowały rynki właśnie na te wydarzenia, o których za chwilę będzie mowa. Przede wszystkim WIG20 trochę na minusie 2471 punktów, no ale za cały tydzień to niewielki spadek, za 6 miesięcy jesteśmy na plusie. Jeżeli chodzi o amerykański indeks SP500, tutaj rekordy na amerykańskim rynku wzeszły. Tygodniu to już przeszłość. Teraz delikatnie w dół, ale naprawdę w skali sześciu miesięcy ciągle jesteśmy na plusie. Eurozłoty solidnie w górę, tyle tylko, że to odreagowanie po ostatnich bardzo dynamicznych spadkach, a więc nic dziwnego, że trend za ostatnie 6 miesięcy to jednak spadek. A więc złoty na wakacje mocniejszy. No i najciekawsze aktywo ubiegłego tygodnia nie może być niczym innym, jak oczywiście Brazylią. Aktywo wybrane przeze mnie specjalnie dla Państwa to akcje w Brazylii, które w zeszłym tygodniu. Po rozpoczęciu Mundialu zyskały 3%. Sporo, można powiedzieć, że dużo, ale jeżeli spojrzymy na ostatnie 3 miesiące, to Brazylia naprawdę bije rekord świata blisko 30% wzrostów, a więc Ameryka Łacińska ponownie zagościła nie tylko w sercach kibiców, ale też w portfelach. Inwestorów. A co wydarzyło się? Jakie najważniejsze wydarzenia miały miejsce w ostatnim tygodniu? On, można powiedzieć, że przede wszystkim nasz e, najważniejszy członek Rady Polityki Pieniężnej, czyli prezes Narodowego Banku Polskiego, Marek Belka, to dokładnie ten pan został złapany na spalonym. Na no jakim spalonym? No konkretnie rozmawiał z tym panem, z panem Sienkiewiczem, który jest po prawej stronie, czyli dokładnie z tym panem. No i co omówili? No przede wszystkim mówili, że ten pan Marek Belka mówił sporo nieprzyjemnych rzeczy o Radzie Polityki Pieniężnej, o Hausnerze, też nie powiedział nic dobrego, no i mówi się o tym, że tak naprawdę był to handel głową poprzedniego ministra finansów, czyli Jacka Rostowskiego. Jedno, drugie i trzecie yy, Zdanie, tak na dobrą sprawę, nie ma moim zdaniem wpływu na polskiego złotego. Nie sprawi, że Marek Belka odejdzie w zapomnienie i stanie się byłym prezesem e, Narodowego Banku Polskiego. Choć na razie znak zapytania trzeba w tym wszystkim postawić. Jaki wpływ w związku z tym na złotego i na giełdę? Polska polityka, proszę Państwa, jest bardzo daleko od polskiego rynku. Trochę może to wpłynąć na złotego, ale naprawdę nieznacznie. I mocno przesadzone są plotki, które w tej chwili można usłyszeć, że złoty osłabi się do 4% złotych 20 groszy w przypadku euro do 3 złotych 20 groszy w przypadku dolara to miejsca mieć nie będzie. A ten drugi pan z prawej czy coś ciekawego i mądrego gospodarczego powiedział? No, rozważał, czy może być kryzys. No i tu absolutnie tak, kryzys może być. Ale uwaga o tym, że po wyborczym zwycięstwie drugiej opcji politycznej raptem e, odpłynie z Polski kapitał, raptem uciekną inwestorzy zagraniczni i polski deficyt pogrąży się w czeluściach. To mocno przesadzone scenariusz. Takiego e, scenariusza rynki na pewno nie dyskundują, nikt nie bierze pod uwagę, bo polityka jest po prostu przez rynki finansowe w tej chwili w Polsce olewana. Tak, nie ma to żadnego znaczenia, ale Marek Belka jeszcze powróci z wystąpieniem na pewno dziś w poniedziałek. To będzie rzecz, o której Państwo usłyszą wielokrotnie, a więc dużo czasu poświęciliśmy tej informacji. A co wydarzyło się naprawdę w gospodarkach? Co naprawdę ma znaczenie? Przede wszystkim... W zeszłym tygodniu sprzedaż rośnie w Stanach Zjednoczonych, a więc to, co nas interesuje najbardziej, Amerykanie kupują więcej. W ostatnim miesiącu kupili, co prawda, zaledwie o 2,8% więcej, ale to zawsze plus. Amerykański konsument cieszy się i kupuje. A więc dobra informacja, że największa gospodarka na świecie ma więcej kupujących, ale nie tylko największa gospodarka, druga największa gospodarka, a więc chińska, też trzyma się nieźle. Tutaj możemy narysować takie skośne oczy, ale również za. Bo sprzedaż w Chinach, proszę Państwa, też rośnie, to jest dokładnie ten mały dzyndzelek. Tak, na razie niewiele, ale jest 12,5% na plusie, czyli jesteśmy faktycznie, jeżeli chodzi o chińską sprzedaż, w trendzie odrobinę można powiedzieć wzrostowym. Niestety to co interesuje najbardziej inwestorów, to produkcja przemysłowa a ta niestety nadal w Chinach na zaledwie poziomie 8,5 8,7%, czyli produkcja źle, ale sprzedaż dobrze. No a co jeszcze wpłynęło na rynki? No przede wszystkim po raz kolejny dowiedzieliśmy się, że w Polsce jest bardzo, bardzo niska inflacja. Inflacja w Polsce po raz kolejny sięgnęła dna i wyniosła zaledwie 0,2%. To z jednej strony dobra informacja, bo pensje nam rosną szybciej, mamy realnie więcej pieniędzy, ale z drugiej strony to obawy o deflację w Polsce i o to, że ożywienie gospodarcze nie jest tak dynamiczne. Tak czy inaczej, te 0,2% no wydaje się, po raz kolejny to w na rynków powiem, wydaje się, że to jest już absolutne dno i Teraz od lipca będzie wyżej. Inflacja w końcu wzrośnie. Za rok o tych poziomach na pewno nie będziemy słyszeć, a więc zakładanie długoterminowych lokat w oparciu o tą informację moim zdaniem jest błędne. Jeżeli chcieliby Państwo wiedzieć, co jeszcze może sprawić kłopoty gospodarce, o co jeszcze można by się dopytać z, z, czy, z, z czynników i z rzeczy makroekonomicznych, śmiało proszę pytać te pytania na dnmarynków.com. Zawsze chętnie przyjmiemy i na te pytania, które się będą pojawiały najczęściej, na te kwestie, które będą najczęściej drążyły Państwa uwagę, wtedy dokładnie w DNA Rynków odpowiemy. A więc pytania o giełdy i o gospodarki na DNA Rynków i skoro już wiemy, co wydarzyło się w ostatnim tygodniu, co miało największe znaczenie dla naszych pieniędzy i inwestycji, to teraz zobaczmy, co w tym tygodniu. Już wiemy że towarzysz, że kolega Belka został złapany na spalonym, no i profesor Marek Belka na spalonym jest, i w związku z tym, dziś w poniedziałek będzie konferencja Donalda Tuska, i zapewne też głos zabierze Marek Belka nie raz nie dwa, i powie o tym, co on tak naprawdę sądzi o tych nagranych taśmach. Ta afera podsłuchowa może mieć znaczenie bardziej dla rządu niż dla gospodarki, a że rząd i gospodarka są na razie bardzo odległe od siebie, to nie powinniśmy się tym przejmować. Marek Belka, moim zdaniem szefem e, Narodowego Banku Polskiego zostanie, mimo tych ostrych słów, które powiedział, i to dobrze, bo szefem, e, prezesem Narodowego Banku Polskiego na razie y, jest dobrym. Donald Tusk, no, tutaj dużo większe zapytanie, co się wydarzy, ale o tym już dziś, dokładnie w poniedziałek o godzinie 15.00. Co jeszcze dziś e, zawładnie rynkami i głowami inwestorów, przede wszystkim produkcja w Stanach Zjednoczonych, a więc to, jak dobrze Amerykanie się czują i jak dużo produkują. A tu informacja powinna być dobra. Dokładnie na tym wykresie, w kolorze niebieskim, widzą Państwo produkcję przemysłową w Stanach, no i widać, że ta produkcja ostatnio rosła wyniosła 3,5%. I moim zdaniem powinno być lepiej, a to z bardzo prostego powodu, bo widzą Państwo na tym samym wykresie czerwoną linię, to jest indeks ISM, produkcja, czyli zapowiedź tej amerykańskiej produkcji. I ta zapowiedź wspina się wyżej, co powinno oznaczać, że za chwilę produkcja w Stanach Zjednoczonych też będzie wyższa. A więc dziś, w poniedziałek raczej dobre dane z gospodarki ogólnoświatowej, a z polskiej? No a z polskiej będzie konferencja i będzie sporo słów. Przejdźmy do kolejnego dnia tygodnia, czyli konkretnie do wtorku i we wtorek dwie informacje, bardziej europejskie. Przede wszystkim nastroje niemieckich inwestorów i analityków. Indeks ZEW, który ostatnio solidnie tąpnął. Ci z Państwa, którzy regularnie oglądają DNA na Rynku, wiedzą, że ten indeks spadł z blisko 50 punktów, czy nawet 60 do 35. Czy to jest powód, aby się martwić? Moim zdaniem absolutnie nie. Im mniej osób w tej chwili wierzy w superchostę, tym lepiej. Sama wiara w to, że będą tylko i wyłącznie wzrosty, jest problemem, bo to oznacza, że już wszyscy obstawiają jeden scenariusz i wtedy w DNA rynków ostrzegamy przed spadkami. Na razie analitycy trochę spokorniejli, co może oznaczać, że po prostu większa szansa jest na zwyżki. Jednak czy zwyżki tylko będą dotyczyły giełd? Niekoniecznie. Zatrudnienie i wynagrodzenie w Polsce to kolejna informacja we wtorek, i tu sama dobra informacja, bo zatrudnienie. Ma wzrosnąć o 0,7% wynagrodzenie, czyli państwa pensja, ma wzrosnąć średnio o 4,5%. Jak dobre to dane, to świetnie widać na tym wykresie na górze wynagrodzenia w Polsce, czyli jaka jest średnia pensja? Ta średnia pensja na pewno pobije magiczną barierę 4000 O to możemy być spokojni, a oprócz tego, no a oprócz tego widać, że statystycznie cały czas nam się poprawia wzrost wynagrodzeń, dokładnie na dole. Procentowy wzrost pensji w Polsce cały czas solidnie powyżej 3, 4%. Teraz ma być 4,5. Przy bardzo niskiej inflacji realnie zarabiamy więcej i pieniędzy mamy więcej. Czyli będzie więcej inwestycji, będzie więcej oszczędności i będzie więcej zysków. Tyle we wtorek, a co w środę? Środa jest zdecydowanie najważniejszym dniem, jeżeli chodzi o makroekonomię w cał, całym świecie. Przede wszystkim mamy stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych, a więc to, co zrobi amerykańska rezerwa federalna. No i tu Państwa e, regularnie oglądających DNA Rynków specjalnie nie zaskoczę. Państwo wiedzą, że stopy zostaną pozostawione bez zmian, czyli tu się nic nie zmienia. Ale to jest jedno z czterech posiedzeń w roku, kiedy jest konferencja Amerykańskiego Banku Centralnego. I uwaga, na pewno zostanie po raz kolejny obniżony poziom drukowania amerykańskiego o kolejne 10 miliardów dolarów. To jest raz. A drugi punkt to będą też projekcje makroekonomiczne, czyli będzie mowa o tym, co jest Przewidywane to jest na przyszłość, czyli jaka jest prognoza. Prognoza amerykańskiego banku centralnego ma znaczenie. Dodatkowo, jeszcze w środę, oprócz tej najważniejszej informacji makroekonomicznej, jeszcze Polska, konkretnie polska produkcja przemysłowa, która ma wzrosnąć o 6%, i którą to produkcję mogą Państwo zobaczyć dokładnie na tym wykresie. Co tu widać? Widać bardzo wyraźnie, że od mniej więcej początku, no w zasadzie od połowy 2013 roku mamy produkcję na plusie. Ta produkcja miała bardzo dynamicznie rosnąć i stąd. Prognoza w DNA rynków była na 3000 punktów na WIG20. Nie ma jednak tak dynamicznych wzrostów. No i wszystko wskazuje na to, że zostaniemy przy tym plus 6%, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy, jeżeli chodzi o wzrost produkcji przemysłowej. Tu dobrze, no ale nie tak dobrze jakbyśmy chcieli. A więc Polska, produkcja nadal rośnie, choć nie jest to poziom taki, który mógłby powodować, że indeks giełdowy raptem wystrzeli. Przejdźmy do kolejnego dnia tygodnia, czyli konkretnie do czwartku i czwartek w czwartek dużo spokojni. Przede wszystkim na giełdzie nie ma handlu, bo yy, giełda ma po prostu wolne. To jest w tym momencie ten wolny czwartek, który w Polsce zacznie długi weekend. No, a do tego z Stanów Zjednoczonych jeszcze indeks Fed z Filadelfii. To już dla prawdziwych zapaleńców, którzy chcą wiedzieć, co się będzie działo z amerykańską produkcją przemysłową, aby w końcu wiedzieć, co się będzie działo z amerykańskim PKB. Czyli raczej dla tych, którzy naprawdę bardzo silnie śledzą rynki. Tak czy inaczej, ta informacja powinna wywołać umiarkowane zamieszanie. Raczej bym powiedział, że indeks ten się nie zmieni, bo amerykańska produkcja radzi sobie dobrze, ale nie hura optymistycznie dobrze. Kończymy ten tydzień piątkiem, który to piątek też jest wyjątkowy, a to dlatego, że w piątek następuje wygasanie kontraktów terminowych. To jeden z czterech dni w roku, kiedy zmienność na rynkach jest ewidentnie większa, kiedy obroty są większe. I to jeden z tych czterech dni, kiedy te dwa czynniki zmienności obroty nie mają żadnego znaczenia, a więc dla wszystkich tych, którzy chcą mieć długi weekend, spokojnie piątek można odpuścić. Danych makroekonomicznych ważnych nie ma, a same kontrakty terminowe nowego trendu na pewno nie utworzą. Osobiście spodziewałbym się, że może być trochę wyżej zakończenie dokładnie tego piątku, niż się wszyscy w tej chwili spodziewają. Jakie informacje będą najważniejsze dla giełd, gospodarki, i dla rynków? O czym musisz wiedzieć, aby wiedzieć, co się wydarzy? Przede wszystkim w tym tygodniu decyzja amerykańskiej rezerwy federalnej, czyli obniżenie drukowania to raz, i jakie są prognozy dla amerykańskiej gospodarki na najbliższe lata. Po drugie, produkcja w Stanach, dokładnie dziś w poniedziałek, czy faktycznie jest tak dobrze, jak się wszyscy spodziewają. No i na koniec polska produkcja, czyli to, czy faktycznie w Polsce nadal jest tak dobrze, a może wszyscy będziemy zaskoczeni i będzie lepiej. Oczywiście Marka Belki tutaj nie wpisuje w to kalendarium, ale z pewnością w tym tygodniu Państwo o tym usłyszą i to wielokrotnie. My pewnie o tym też powiemy w kolejnym odcinku DNA Rynków, który już w poniedziałek, 23 czerwca, jak zawsze o godzinie 10. I na ten odcinek, kolejny odcinek DNA Rynków, gdzie powiemy o tym, co istotne dla giełd i gospodarek, już teraz serdecznie Państwa zapraszam.